Cześć! Słuchasz właśnie podcastu Zostanymus, czyli po ludzku o podatkach, pieniądzach i biznesie. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku naszego podcastu Zostanymus. Dzisiaj taki niezwykle indywidualny temat dla mnie, albo taki bardzo delikatny z mojej perspektywy. Chcę opowiedzieć Ci o tym, w jaki sposób zrealizowałam swoje marzenia wystartowania nowej marki. Marka nazywa się Twój Biznes od Podstaw i oficjalnie wystartowała 6 kwietnia w dniu moich urodzin. Jakby od samego początku na to patrząc, od wielu, wielu lat współpracuję z małymi, średnimi firmami, z korporacjami w temacie optymalizacji procesów, standaryzacji, automatyzacji. Często występuję w roli konsultanta. Nie słychać o tym za bardzo w internecie, dlatego że na co dzień pracuję jako podwykonawca dla firm konsultingowych, w związku z tym jakby nie komunikuję tego wszem i wobec. Natomiast no, przyszedł taki moment w moim życiu, kiedy zastanowiłam się, co ja tak naprawdę chciałabym poza marką Zostanymus realizować. No i marka Zostanymus jest genialnym tworem, w ogóle wiecie, realizujemy swoją misję, pokazujemy jak prowadzić firmę w taki sposób, żeby ona pracowała na naszą przyszłość. Natomiast sama nazwa marki Zostanymus nas mocno ogranicza w temacie podatków, prawa, pieniędzy. Natomiast prawda jest taka, że wśród nas często to są kwestie związane z mindsetem, z naszym podejściem do prowadzenia biznesu, podejściem do delegowania, świadomością procesów, standardów i automatyzacji, tego, żeby każda firma mogła skalować się na większą i jeszcze większą. No i prawda jest taka, że ja o tej marce marzę od dawna. To nie jest tak, że to był pomysł, wiecie, zróbmy markę, twój biznes od podstaw. Dobrym tematem jest to, że nazwę spółki zmieniłam 3 lata temu, więc nazwa spółki Twój Biznes od Podstaw widnieje od 3 lat w KRS-ie. Wcześniej nazywała się kompletnie inaczej, więc jakby zmieniłam nazwę spółki, ale nic poza tym się za bardzo nie wydarzyło. Wynikało to z tego, że właśnie zabrakło mi automatyzacji i tego wolnego czasu. I dzisiaj w naszym życiu jest tak, że my bardzo często mamy dobre pomysły, chcielibyśmy je zrealizować, natomiast w tym wszystkim brakuje nam przestrzeni czasowej na realizację naszych celów. No, żeby je zrealizować, potrzebujemy uwolnić sobie robocze godziny. Po pierwsze, o tym jest ta marka, ale pokażę Wam na przykładzie, jak to się wydarzyło w Zostanymus. Patrząc na markę Zostanymus, ja tą markę prowadzę od ponad 10 lat i ona jeszcze rok temu zajmowała mi dziennie od 5 do 7 godzin. I jakby pomyślałam sobie, dobra Justyna, gdy chcesz otworzyć nową markę, to jest Twoje marzenie, zbliżasz się do 40, to może pora to wreszcie zrobić. Tylko żeby to było możliwe, to potrzebowałam sobie uwolnić czas. W związku z tym 2022 i 2023 rok to były takie momenty w marcu z ustanem mózg, kiedy bardzo mocno postawiliśmy na procesy, standardy, procedury. Następnie to, co się dało, zaczęliśmy robić automatami. Oczywiście chodzi o to, że nadal nie korzystamy z AI w jakimś wielkim wymiarze, mówiąc automatyzację mam na myśli to, że coś się wydarza automatycznie, natomiast nie potrzeba tam w każdym kroku człowieka. Chociażby zapis na konsultację kiedyś odbywał się ręcznie, dzisiaj mamy podpięty kalendarz, ktoś sobie ten termin rezerwuje, automatycznie wysyła mu się link do konsultacji. Biorąc pod uwagę, że konsultacji jest kilkanaście, czasem kilkadziesiąt w miesiącu, no to jest spora ilość roboczogodzin. Więc mówiąc automatyzacja, mam na myśli tego typu procesy. Spowodowało to, że moja ilość roboczogodzin w pracy w Zostanymus skurczyła się do średnio 2 godzin dziennie. Oczywiście są momenty, kiedy nie wykonuję żadnej pracy dla Zostanymus, są dni, gdzie siedzę cały dzień, natomiast kiedy sobie to policzę, to jest średnio 2 godziny dziennie, wiecie, czyli z 6 godzin dziennie zeszliśmy na 2, więc uwolniłam sobie 4 robocze godziny, które jestem w stanie poświęcić na budowanie nowej marki, o której zawsze marzyłam i wiem, że jestem w stanie przynieść Wam gigantyczną wartość, dlatego że pracuję z korporacjami, małymi, średnimi firmami od naprawdę wielu lat, z różnych branż, miałam okazję je odwiedzać, miałam okazję im pomagać, więc jakby też kopiuję sobie rozwiązania z dużych do małych, z małych do dużych, wiem co działa, wiem co się sprawdza, często widzę problemy od razu, widzę wyzwania od razu, znam rozwiązania, więc jakby wiem, że tą marką jestem w stanie wnieść niezwykle dużo do biznesu małych, średnich firm,
z jednej strony, z drugiej strony to też jest zgodne z celem mojej misji takiej zawodowej. Chciałabym, aby każdy przedsiębiorca w Polsce brał odpowiedzialność za prowadzenie swojej firmy i podejmował świadome decyzje. Jakiekolwiek by one nie były, to one mają być przede wszystkim świadome. Kiedy patrzę na tą markę, twój biznes od podstaw, to rozpiera mnie niezwykła duma, rozpiera mnie też taki entuzjazm, że o, wreszcie mogę mówić o czymś więcej niż podatki, tak publicznie. Czuję ogólne uwolnienie, no bo jakby robię coś od wielu lat, natomiast jakby nie komunikuję tego za bardzo światu, dlatego że pracuję jako podwykonawca. Przyszedł taki moment, kiedy postanowiłam, że okej, że wreszcie chcę pomagać mikrofirmom, że wreszcie chcę pokazywać im, że można, że te biznesy można prowadzić skutecznie, że można je uruchamiać, układać, procesować, procedurować, standaryzować, automatyzować i ostatecznie skalować. Bo skalowanie biznesu jest możliwe tylko wtedy, jeśli sobie poukładasz swój mały biznes, wtedy jesteś w stanie go skalować na większy, coraz większy i coraz większy. Jakby pracowałam nad tym wszystkim w swojej głowie od dawna, natomiast przyznam się, że moim takim triggerem do uruchomienia tej marki były moje 40 urodziny. Pamiętam, kiedy w roku 2023 brałam ślub. Później okazało się, że przeprowadzamy się do domu. Dom oczywiście jest na wykończeniu. Pomiędzy złamałam sobie palec u nogi, więc jakby wszystko taka, wiecie, kumulacja. No i cały czas marudziłam, że chciałabym, żeby te moje 40 urodziny były takie wyjątkowe. A może wyjazd, a może impreza, a coś tam. Jakby wymyślałam dużo różnych tematów i zastanawiałam się, co ja bym chciała tak naprawdę. No i pewnego dnia, wiecie, wstaję rano z łóżka i mam takie eureka, wiem. Dokładnie 6 kwietnia w moje urodziny ruszy marka Twój Biznes od Podstaw, będzie oficjalnie zakomunikowana, pokazana całemu światu. Oczywiście na ten moment jesteśmy na początku drogi, więc ona jest jeszcze nieidealna, jest mnóstwo rzeczy, które trzeba poprawić, dopracować. Natomiast jakby zawsze wychodzę z założenia, że lepsze jest coś, co jest zrobione, niż coś, co jest na etapie marzeń. Więc odpaliliśmy tak zwane MVP, czyli minimalną ilość rzeczy, która pozwala na uruchomienie i pokazanie marki. Do tej minimalnej ilości będziemy cały czas dokładać kolejne klocki. Już dzisiaj możecie skorzystać z podcastu, już dzisiaj możecie skorzystać z kanału na YouTubie, jest strona internetowa, macie możliwość skorzystania z oferty mentoringowej, więc jest sporo różnych opcji, pomimo tego, że niby jest to MVP. Więc jeżeli ktoś z Was dzisiaj czuje, że to jest temat dla niego, czuje, że się męczy, czuje, że się, wiecie, jak ja to mówię, chomikuje, tak jak chomik w kółku, kręci, ale nic się nie dzieje, czuje, że stoi w miejscu, czuje, że chciałby, żeby jego firma się skalowała, ale nie do końca wie, jak do tego podejść, czuje, że pracuje coraz więcej, a pieniędzy jest coraz mniej, to marka Twój Biznes od Podstaw jest dla Ciebie. Koniecznie poszukaj nas w social mediach pod tą samą nazwą Twój Biznes od Podstaw, pod tą samą nazwą znajdziesz podcast, kanał na YouTubie, social media oczywiście, Facebook, Instagram. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie również TikTok. I mam nadzieję, że znajdziesz tam wiele wartościowych treści pokazujących, jak możesz podejść do standaryzacji, do tego, żeby mikrofirmę budować w taki sposób, aby stała się duża, aby mogła stać się duża, bo to nawet nie o to chodzi, że ma się stać duża, tylko chodzi o to, że jeżeli podejmiesz decyzję, ok, to ja chcę skalować swój biznes, to ten biznes jest gotowy do tego, żeby go skalować, bo jeżeli ktoś podejmuje świadomą decyzję, że ja zawsze chcę być mikroprzedsiębiorcą, to też jest ok, natomiast pamiętaj, że twoje zdanie może się zmienić, a twój biznes nie zawsze będzie gotowy na to, żeby go skalować, więc warto go porządkować, zwiększać efektywność, wydajność swojej pracy. Jeżeli nie chcesz skalować biznesu, to chociażby po to, żeby odzyskać czas dla siebie i dla rodziny. Ja Cię serdecznie zapraszam. Pewnie co jakiś czas będę wspominać o rozwoju tej marki na podcaście Zostanie Mus. Natomiast oczywiście marka Zostanie Mus nadal będzie istniała, nadal nie będziemy tutaj spuszczali gardy, czyli cały czas będziemy dokładać nowe treści, informować Was o tym, co się dzieje, wydawać nowe produkty, na pewno też słuchając Waszych potrzeb. Jednocześnie obok budując drugą markę, Twój Biznes od Podstaw, i tak sobie myślę,
że te marki idące łeb w łeb, idące ramię w ramię, ręka za rękę, to będzie naprawdę wielkie wow. Ja już jakby jestem cała, wiecie, w skowronkach, się cieszę bardzo, bardzo z tego, że to się udało zrobić. A właściwie nie się udało, tylko po prostu zrobiliśmy całym naszym zespołem i że możecie już teraz z tego korzystać. Mam nadzieję, że Was to również cieszy i jest dla Was tak samo przydatne jak dla nas. Także dzięki za dzisiaj. Taka, wiecie, trochę prywata z mojej perspektywy. Może nie do końca odcinek pasujący do Zostanemus, ale pokazujący też rozwój mnie jako osoby, jako człowieka, jako firmy, rozwój całego naszego zespołu, co myślę, że też jest ważne, bo dzisiaj podobna autentyczność i prawdomówność jest w cenie. Mam nadzieję, że doceniacie to, że nam się chce i będziecie nas odwiedzać również na podcaście Twój Biznes od Podstaw. Dzięki za dzisiaj i trzymajcie się.